Cześć, witajcie, z tej strony Avi, a dzisiaj nagrywamy debajnikowej za Grepetens. Jesteśmy dzisiaj sami, bez Pauliny. Od razu chcę wam powiedzieć, że trochę dawno nie było odcinka, ponieważ miałem małą taką, powiedzmy, przerwę. Byłem gdzieś, nieważne, po prostu gdzieś wjechałem. Ale był dzisiaj, jak to nagrywam, był live na moim głównym kanale. Było naprawdę super, dużo osób miało, było w miarę. No i fajnie było, po prostu było fajnie i śmiesznie. Więc zapraszam, live na tym kanale też będą, tylko nie wiem kiedy akurat. No kiedy, ale nie wiem jeszcze kiedy, tak? To się okaże wszystko w praniu. Ej, spokojnie, tam się teraz na początek trafił, damage up. Od razu bomba. Dobra, a to XL piętro? Nie, zwyczajne. Dobra. W sumie zajebiście, że nie musimy mieć od razu tych pierdliwych podstawowych obrażeń. Weź! To było mega okropne. Nagrywa się? Nagrywa, dobra. Ja was w tym czasie zapraszam do pozostawienia oczywiście subskrypcji, bądź jakieś oceny. Napiszcie w komentarzu, co uważacie o tej serii oraz może o tej postaci, bo w sumie to jest ciekawe, ciekawie zastanawiacie się, dlaczego pewnie wziąłem Lazarusa, tak? Ponieważ jak pokonamy Lazarusem i Cliffs, to odblokujemy Bethany. O, to jest naprawdę istotne. Co? Trochę skam. Bethany chcemy mieć jak najbardziej i ona jest naprawdę OP postacią. Więc fajnie, jak nią sobie blokujemy większość tam rzeczy, co nie? Łatwo postaciać się przyjemnie gra, nie? Nimi. Dobra, nie ma co chodzić do sklepu, nie mamy nic do sobie. O, Eldernachard. Po ciebie jeszcze wrócimy. To zabijemy sobie bossa. No myślimy, weźmiemy ciebie i pójdziemy na następne piętro, nie ma co więcej siedzieć. Dobra. Duke of Files. Księciu much, zdechniesz. To jest jeden z najprostszych bossów w tej grze. A chyba nie najprostszym. Dobra. Damage up na jedno oko, super. Ej, zadziwia mnie to, jak jest naprawdę dobrze. To jest pierwsze piętro, a jest naprawdę dobrze. Więc super. O, siusiaczek. Dobra. Przykre to było, może nie śmiejemy się z tego. Ja. Super jest, jest naprawdę dobrze. Okej, klucz od razu na item room mamy. Okej. I klip zrobimy na pewno i idziemy na szatana. Teraz pytanie, czy chcemy robić jakiegoś boss rusha. Fajnie by było, aczkolwiek nie wiem, to się w sumie wyjdzie w praniu wszystko. Wszystko się okaże, nie? Dobra, jak najszybciej chcę was rozwalić. Jak będą fajne itemki, to lecimy na boss rusha. Aha, mam pewne serce. Ja mam czerwone serce, a nie chcę oberwać. Ty nie jesteś zły takim. Ej, ciebie naprawdę fajnie, że tak powiem, poprawili w repetensie. Jesteś nawet spoko. I chyba teraz osoby, które będą w tej wodzie, dostają piorunem? Nie jestem pewny, czy to tak na pewno działało. Oh my god. Ja pierdziele. Mi ten item odblokowaliśmy ostatnio z Pauliną przecież. Oh my god, jak ten mem, nie? Dobra. Było tak dobre, RNG. Jest masakra. Dobra, ja chyba jednak chcę zrobić tego boss rusha. To mnie przekonuje w jedną stronę właśnie, żeby tam pójść. Dobra, tutaj będzie Secret Room, to w sumie okej. Okay. Przy okazji sobie otworzyłem. No, jeszcze zyskaliśmy bombę. Coś dostanę? Coina. Dobra, i lecimy sobie. Tutaj jesteście... A, kamieniujecie się? Tak to działało. No to fajne. Kurde, to na wieczność. Chyba. Nie, raczej na pewno nie, ale no wiadomo co chodzi. Speed up jak najbardziej przydatny. Teraz tylko zobaczmy coś z za klucz. No to nie ma, dobra. Może byłby tam secret, ten Soul Heart, a tak jakby był, to bym z przyjemnością go przyjął. Ale w takim razie, jak ma być za klucz, to nie wiem. Może nie, może na następnym piętrze. Dobra. Pomijamy kascenkę.
Lecimy dalej. O, cholera. No i nasz Devil Room. Patrzę, tak go było mało, więc w sumie nie płaczę. Dobra. A serc mamy chyba tyle czerwonych, że ich tracić też jakby nie chcę, więc... I tak bym je chciał. Na pewno nie oddawać. O! Dziś nieprzyjemny, kolego. Dobra. Czekajcie, czy się nagrywa? Nagrywa się? Nagrywa. Bo jestem trochę przeczulony już na tym punkcie. Nie chcę mieć czerwonych za bardzo skrzyni w sumie. Wolałbym złote. No jak? Nie do uniknięcia. Żebym to uniknął, to musiałbym wiedzieć, jak to będzie wyglądało, przecież ten pokój, nie? Ten Holy Water nie jest taki zły, jak wiecie, naprawdę. On jest jak w sumie Bob's Brain, nie? Tylko, że nie zabija nas. Nie zadaje nam obrażeń, jest nam lepszy. Dobra. Otworzę tutaj skrzynkę. Wyjść, o właśnie, przejdź do skrzynki. I ty się mi sercem wstrzyma się bardziej szczeknięco. A pigułka tak po drodze to jest speed-upem. Elegancko. Dobra, tutaj będzie secret room. Albo krzywodałem, albo faktycznie go tam nie ma. Raczej nie ma go tam faktycznie, albo jest? Nie, nie ma, dobra. O fuck, no dał mi buziaczka, nie wiem czy widzieliście. Oh my god. Okej, unikłem jak mistrz. The Fool, okej, to spoko. Spoko karta. Zamroź się tam. Masz się zamrozić, śmieciu. O, tak, tak to ma wyglądać, słuchaj. I tak ma to wyglądać. Nie uciekaj mi. Okej, mamy HP upa. Kolejnego HP upa. No, na co nam to? To nie niepotrzebny HP up. Dobra. No nie, jak miałem tu uniknąć? Weź tam, nie sraj tym. Uspokój się. Jak to będzie TX, to zrobię kupę. O, ale fajny item. Drugi do ewolucji w grzyba. Ej, fajnie, serio, nie? Ale to jest OP. Ja sobie w tym taką mogę stać, nic mi nie zrobią. Dobra, zgarnę sobie. Nie wiem, czy chcę iść do tego sklepu. Ale na pewno... A, bo to tak działało. Na pewno chcę rozwalać grzyby, bo chcę mieć... ewolucję w grzyba. O, proszę, opłacało się to, nie wiem jak bardzo. Okej, okay, kupię cię kartę tu w Hearts? Czy wiem. Dobra, płacimy sobie coin, ile możemy. O, zapchała się maszyna. Dobra, bierzemy tu w Hearts. Jak będziemy w czasie kryzysowym, powiedzmy, z życiem, to... będzie szansa się po prostu... odrodzić, nie? Z tym życiem. Cavesy teraz. 67% na Devil Room. No, aha. Aha. Dobra, nie wiem o czym ja gadałem, ale... kontynuujmy. Okej. Okay. Szukajmy item roomu, widzę. Kamień z X-em, jak... oj, to jak dobrze. Idziemy, bo strasza chyba zdecydowanie, nie? To jest raczej wręcz... Trzeba, po prostu wykorzystajmy ten ran jak tylko można. Kluczyk. 3 mamy, to dobra, wchodzimy tu. O. Totalnie się nie opłacało. Totalnie tego żałuję. Nic tu nie ma. Dziwny pokój. To już drugi w tym ranie taki. Dziwne. Uff.
kurde... Co? Czemu te szare kosy są takie... Po pierwsze małe, a po drugie wolne? Takie się wydają jakby gorsze? Znaczy wiem, że to są gorsze, ale... Ale też przesadzę, że aż tak. Pytanie są gównem. Wchodzimy, od razu robimy hit. Dobra, niech będzie. O! Ty mnie zaskoczyłeś. Szybko, jak tylko można. Do połowy. No i zdech, dobra. Tirzop, jak to mnie błogosławi, dobra. Czekamy oczywiście item roomu teraz. Na prędkości, jak tylko się da. Prędkości szybko, o, nie bij. Nie dostałem, nie zgadzam się z tym, to są jakieś pomówienia. Absolutnie się z tym nie zgadzam, żebym to oberwał, ale... Fuck my life, nie? Po prostu tyle. Nie wiem, czy w sumie dylemat, czy teraz to zacenzurować, co powiedziałem. No, halo, no. Item room? O, dzień dobry. Ciebie, żebym właśnie oczekiwał. Okej, czy się nagrywa? Nagrywa się. Dobra, grę na chwilę zminimalizowałem. Ale to chyba żaden problem. Kluczy w potęgę. A my kolejny mamy damage up na jedno oko. I to lewe. Czyli teraz oba będą strzelać, tak? Nie, dalej chyba tylko jedno. Co się w ogóle dzieje? Ile to jedno oko ma już obrażeń? Co jest? O, bomba. Tak, ciebie chciał. Na Kamizixem. Gdzie on był? Kamizixem był gdzieś tam u samej góry. Tutaj trzeba ten labiryntem przejść. I tutaj na prawo będzie. Na lewo? Tak, dobra, myk. No i mamy Saharta. Kurde, no nie, nie mogę, no po prostu... Nie odpuszczę, muszę nam iść tego sklepu, bo jak ja patrzę, ile ja mi tego życia brakuje, no to jest dramat, nie? Wybuchnę? Tak by nic tego nie... Dobra, zużyję tą kartę. I użyję sobie ciebie. Do widzenia. Dla? Chciałem... Chyba wiedzieli... Jąkam się strasznie. Chyba wiecie, co chciałem zrobić, ale nie udało mi się. Za cholerę. Po pierwsze myślałem, że to będzie dalej ta maszyna, ale jednak się myliłem. To w ogóle taki miałem trochę... Lag? Ale dobra, nieważne. Lecimy niżej po prostu. Tutaj już nic ponad nie zostaje. Nic nie pozostajemy tam na tym. Nic tam nie do roboty mam na myśli. Tam może być najwyżej jakiś challenge room, którego i tak powiedzieć byśmy nie chcieli. Okej, okay. Mamy naprawdę znakomity czas. I do tego devil room może mieć. Tu jest X. Więc jakbyśmy mieli. Ha, nie mam chyba odblokowanego iWazu. Nieistotne, nieważne. Oh my god. Tu są już tacy przeciwnicy naprawdę nieprzyjemni, że to jest okropne. Oh man, dobra. Koniec. No nie da się, po prostu się nie da. RNG tu jest po prostu niesamowicie do dupy. Non-stop wali najgorsze pokoje, jakie może, no to jest żart? Same najcięższe pokoje respi. Totalne kpiny. I absurd. Zdechnij. Dobra, daj cokolwiek. Serce, może być w sumie. O! Fartem. Dobra, mamy sklep. Fajnie, że zabiliśmy dwóch na jednym ogniu, że tak powiem, nie? Hiper. Szkoda. Chociaż dobrze, że o tyle, że nie jest tam taki sklep, który będzie na tym
piętrze, nie? Steam Sale. Uuu, to już jest coś przyjemnego. Kolejny X. To też by mógł być. Yo. Mamy za małego laka. Bo te efekty na łzy w ogóle się nie chcą respić. A ten w ogóle został znerfiony, coś mi się wydaje. Nam chyba nie dostaje. O nie, po prostu zlagował mu się HP. No dobra, niech będzie. Chcecie się otworzyć, skrzynko. Mogę? Mogę, dobra. A, no jeszcze raz, poczekamy sobie. Dobra, lecimy. Chciałem damage upa, który by dał mi damage na obie pary oczu. To byłoby może fajne? Dobra. Dać! Jak najszybciej. Super. Fajny efekt w sumie, ale bardzo nieprzyjemny. Obstrany główny pokój. Typowo. Mamy bossa, ale ja nie tego szukałem. Tak jest. Nekropolis jedynka, tak? To możemy sobie pozwolić w sumie, żeby tu wejść przed pójściem do item roomu. Skam. Dobra. I same HP upa, w ogóle wyłączę sobie może. No za HP upa zadowolony to ja nie jestem wcale. Dobra, jeszcze tu wrócimy. Może się trafi pokój, chyba się nazywał Dice Room. Po prostu z kostką i to już będzie tam D6 jeszcze w ogóle przypadkowo, co nie? To byłoby giga dobrze. W ogóle jakby się D6 trafiło, to byłoby giga dobrze. Ty. A ja przypadkiem nie miałem... Ups, nie miałem przypadkiem grać Isaaciem? A nie pamiętam. Poprzedni razem blokowaliśmy D6, to chyba Isaaciem miałem na tym ranie zagrać. A tu już zapomniałem totalnie, to wybaczcie. Zabijacie mój cenny czas. No zrepsz się. Jeszcze jeden. Dobra. Pierdap. Jak najbardziej. To ten jeden z fajniejszych. W ogóle chyba jest... ID tego itemu to jest w ogóle jeden. To jest zabawne, nie? Czyli tak jakby to był najpierwszy item, jaki w ogóle jest w grze. Na to wychodzi, no zesram się i to porządnie będzie, porządna sraka. Tutaj będzie. Pieniądze, mogą być. Dobra, spadamy na następne piętro, nie dam się nabrać. I mamy 4 minuty na to, żeby rozwalić tam cały... Żeby dojść, co? Nie urwałem tu do item roomu i rozwalić matkę, więc po prostu lećmy. Dziwne to jest, czujesz jakbym nie wiadomo jak to szybko napierdzielał? A i tak, tak mało czasu nam zostało pod koniec. Dobra. Ciężki... Skam. Skam i kam. Jak ja nienawidzę tego gówna. Już szybciej mój czas cenny. Dobra, lecimy. Przydałby się jakiś defull. Tak to po prostu lecimy bezpośrednio na bossa, nie szukając item roomu, nie? No muszę to zrobić. Kamień z X-em to jest dużo do stracenia. Jest tu jeszcze dwa są harty. No i mamy pełne życia. Dobra, jest naprawdę dobrze. Tylko mamy fatalny timing. Tutaj nie będzie bossa chyba, więc nie wiem po co tu idę. Ale może to być za to item room. Już mordę. No nie, ja chciałem... O, bombę chciałem podłożyć, to bomby nie mam.
duchy sabotują mnie. Po prostu wywalaj. Śpieszę się, strasznie się śpieszę. Nie wiem, czy to widać. Raczej widać, na pewno. Dostaję jaki... Kretyn, ten pokój nie był wysadzony? Co się stało? Dobra, tak to by spoko. Zdeknij. Bardzo niefajny przeciwniku. Słuchajcie. Nie zgadzam się z tymi obrażeniami. Totalnie nie rozumiem, czemu dostaję obrażenia, których generalnie uważam, że nie powinny mieć miejsca. Nie wiem, to jest może przyczyna tego, że tak szybko się... Tak strasznie się pośpieszam. To co głupio obrywam, a normalnie czuję się, jakbym odreagował na to w zasadzie w sekundę. Mam nie, w sekundę. O, w sekundę to bym faktycznie nie zdążył. Umrzyj, nie wiem tego. Dobra, item robimy jest super item. Dobra, lecimy prosto na matkę tylko. O mój Boże, o mój Boże. My jeszcze musimy ją zabić przecież. Obrywam jak debil. A no to gdzieś, a to po prostu chcę zrobić. Bo wiem, że boss rusha jestem w stanie naprawdę zrobić z palcem w nosie, więc po prostu dajcie mi go. Byłem zadowolony. Dobra, poszło. Uff. Koniec głupiego obrywania przez to, że... presja czasu. Tylko już normalne granie. A. Serio, muszę oberwać, żeby cokolwiek zabrać. Czego to wszystko to jest... gówno, nie? Najfajniejszy jesteś ty. Dobra. Prawie znalazłem w kolce. To beka trochę w ogóle. Ty jakbyś nastrał gówna, to byłoby naprawdę fajnie w sumie. I zaraz bez kitu mówię, oni mogą to wleźć i po prostu umrzeć przez to. A mnie co zaatakowało za przeproszenie? Dobra, bez problemu. Jak na razie. Gorszy będzie Ragman, bo oczywiście ma samonaprowadzające pociski, które mnie prawie dostały. Parzyłem się kubskiem? Nie, on się sparzył, dobra. O. Nie zauważył. A to jest dupę? Dobra. Idzie niespodziewanie fatalnie. Czemu tak to przyciągałem? O no. Tajnie zdecydowanie gorszy. Czemu on tak szybko na... Co to jest, że on tak szybko napieprza? On tak zawsze miał taki... Kill-up? Zaskakujemy, to nie za... Oni są... Ej, no nie, oni są za szybcy. Coś tu mocno nie gra. Ten war, no to jest jakoś tak zapierdziela, jakby nie wiem. Zery... Granatów był. Dobra, jestem. Mamy bo... Że tak powiem, że było. Okej, okay, chyba wiem, kto będzie pierwszoplanową osobą do zamordowania. Dobra, trzeba się skupić. Nie jest dobrze z tym naszym życiem. A Gish jest totalnym tankiem. No weź, no gówno robi, że żyjesz jak nie wiem... Po co tak długo? Okej, wiadomo, co jest gorsze.
Chyba nie trzeba nikomu mówić. Zagapiłem się na tego, bo szukałem, kto będzie gorszy. I naprawdę źle postąpiłem. To czerwone gówno jest okropne. Ciągle mi się przejawia przed twarzem. Cudem nie unikam. O. Po prostu przed mordą się pojawić. Okej. Okay. Fair. Bardzo, nie? Na szczęście, że nie oberwałem. Ty polujesz pająkami na cały pokój. To nie jest czasem przesada. Dobra, zwyczajny Angel jest naprawdę prosty. Więc gdzie nie będzie problemu. Pytanie, czy będzie drugi. Ten z czerwonymi. Okej, okay, jeszcze kolejna fala. Pytanie, ile ich jeszcze będzie. Zostaje tylko. No bracie, bez problemu, jesteś pierwszopiętrowym bossem. Dobra. Chcę, żebyś tylko laserami nie nawalał, bo to już będzie masakra. A chociaż powolny jesteś, nieważne. Też bez problemu. Polen, oczywiście do ciebie pierwszego. Walisz laserem, to mega. W taki sposób właśnie. Dobra. No i żyj, nie żyjesz. Missing no! You unlock, okej. Okay. Drugi item, matki, co jest? My mamy już zaraz 3 ewolucje, ale dalej nam brakuje pojedynczych itemów. Mega słabo. No co mamy? Mamy bossrush zrobiony już za sobą. Chociaż tyle, chociaż już chyba nie przetrwam do tego, żebym pokonał tego Izaka. Znaczy się szatana. Ale chociaż tyle mamy za sobą, nie? To już na ośnek wystarczy. Ej, pierwszy pokój i całe życie odrodzone. To chyba oznacza przeznaczenie, mi się wydaje. Że dalej będę w grze, nie? Dobra. Oby pani była dzisiaj odblokowana, nie? I to absolutnie... Chciałbym tego. To space super. 8 kluczy. No, do końca gry nam starczy. O, no nie dało się nie oberwać. Takie pokoje są totalnie bez sensu. Nie, jak go zabiję, to się sam zabiję. No, masakra. Chciałem u niego dostać choćby HP, ale dobra, na ciut. Nienawidzę życia. Nie wiem, czy już kiedyś mówiłem grając tą grę o tym, ale generalnie strasznie tak jest właśnie. O, to są chińskie bajki. Co to tu się dzieje? Dobra, no to już wiadomo, że już cię przeżyję. Zbyt... nieszczęśliwie RNG pokoje się trafiają. Więc ja poradzę na to. Ej, naprawdę dobry trinket. Ale zaskakująco dobry. Nie ma mowy, nie ma mowy. To jest najgorszy właśnie trinket, ten, który tam był na świecie, w tej grze. Damage up. Rewelacja. Brimstone. Już jak ja bym musiał być głupi, żeby go nie wziąć.
Robienie sobie... Nie, nie chcę, dobra. Kolejności robić. To może prowadzić tylko w głupie obrażenia. Ej, z Brimstone'em ja nie mogę umrzeć. Ja, to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się. Pierwszy raz Brimstone w serii chyba. O nie, to tak super działa! Jo, pierdziele. Jakie to super! Dobra, gramy sobie na tobie. I daj jak najwięcej serc. Ale daj serca. No nie chciałem tego akurat. No nie uwierzę, ale tego i temu akurat nie chciałem. O, super. Daj mi coś bombkę. Proszę bardzo ładnie. A ten gość od tego, co daje baterię, on nie może zrespić. O, ma skorzonych serc. Więc tylko na ciebie ruszał. O, no to było naprawdę niemiłe. Walka z sercem od razu? No można. O! Okej. Bardzo niefajny atak w sumie. Dobra, pokonany jest. Mamy Betani! Rewelacja. Mamy również hasza, ale na hasza nie idziemy absolutnie. Czy ja chcę coś z tego brać? No niby to jest fajne. No niby to wezmę. Namówiło. Nie ma w ogóle mowy, żebym poszedł sobie na hasza. O matko. Jak sobie pójść na szatana, nie? A może zrobimy w sumie Isaaca. Nie, dobra, proszę cię, Gubu. Przerwałem? Nie. Kliknąłem chyba jakiś inny przycisk. Nieważne, idziemy na szatana. Obiecam, szatan to będzie szatan. Chodzi o to, że tam to piętro jest wyjątkowo cięższe i to naprawdę wiele bardziej. Nie wiem, czy z taką ilością HP mi się uda cokolwiek tam zdziałać. O co ja mam podstawową ilość HP. O. Tutaj będzie naprawdę wielki problem. Jak tu będzie bomba, jak tam postawię bombę, tam gdzieś będzie dużo startów. Nie dam się nabrać na to. Rewelacja. Giga rewelacja. Ja ich tak miażdżę. Pozostaje po nich proch. Dobra. Lecimy dalej. To fajnie byłoby sobie harta dostać. Chociaż tam bombkę, nie? Tam jedną bombkę. No dziękuję, no tyle serc. Ale dajcie bombkę, jak to sobie harta. O matko, to było naprawdę nieryski. W ogóle Lazarus ma drugie życie, czemu ja o tym zapomniałem? Dobra, nie ma co kombinować, od razu. I ciebie, i 14 damage'a, i lecimy, nie? Okej, okay, polen już jest po tobie.
No i mamy szatana, no, czekaj, no nagrywa się, nagrywa, no bo nie mogę. Po prostu. Taki dobry ran, że tak bym płakał, jakby się okazało, że się nagrało nic. To byłby masakra. Koniec. No to ja wam w takim razie dziękuję za oglądanie. Zaraz zobaczycie kascenkę po pokonaniu szatana. No i widzimy się na tych odcinkach, tak? Zapraszam was na mój kanał główny, gdzie nagrywam Transformacje, bo tam był live na kanał Polny, gdzie nagrywam fajne gry, jak robi paszkę dla widzów, oraz na serwer Discord, gdzie jest fajna autosmera. Więc wchodzę. Cóż za dramatyczne zakończenie. Dobra, co blokowaliśmy? Judasa! Dwie nowe postacie. Kurde. Dobra, no to nie wiem, od czego zaczynać, nie? No to w takim razie, cześć. Ha 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 ha!